Dzień dobry, Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest porozumienie w Centrum Zdrowia Dziecka, pielęgniarki zawiesiły strajk, a w jaki sposób prezydent wspierał pielęgniarki, co obiecywał w kampanii wyborczej? Prezydent wczoraj między innymi uczestniczył w posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, gdzie rozmawiano o, nie tylko o sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka, ale w ogóle o pomysłach na naprawę służby zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o wynagrodzenia, także wynagrodzenia pielęgniarek. Rozmawiano i coś wymyślono mądrego? No, pff, projekty konkretne zostaną przedstawione w lipcu, jak stwierdziła podczas debaty w parlamencie pani premier Beata Szydło. To jest oczywiście problem, z którym nie zdołał się uporać żaden poprzedni rząd. To będzie także problem oczywiście dla obecnego rządu. Cieszę się, że ten, ten konflikt w Centrum Zdrowia Dziecka został Dosyć szybko ugaszony i załagodzony, chociaż rzecz jasna nie rozwiązuje mógł wszystkich problemów. A mógłby być szybciej ugaszony i zdrowia. załagodzony, gdyby rząd jakoś intensywniej wkroczył? Być może, gdyby rząd intensywniej i szybciej wkroczył, to być może udałoby się ten konflikt załagodzić szybciej, ale i tak uważam, że to jest jak na polskie warunki, jak spojrzymy na historię podobnych sporów płacowych w przeszłości, to i tak jest... Dobry wynik. Te kilkanaście dni tylko strajku udało się powstrzymać tę spiralę i myślę. Ale może że... być dogrywka, jeśli sprawy nie zostaną załatwione, bo być to tylko zawieszenie. Jak, jak stwierdziłem kilka minut temu to porozumienie nie rozwiązuje w ogóle problemu całej służby zdrowia i, i, i płac pielęgniarek, i tego. Tego, co w moim przekonaniu jest najbardziej. Najbardziej niebezpiecznym dzisiaj zjawiskiem, czyli drenażu pielęgniarek, które uciekają z Polski, emigrują szukając lepszych zarobków, no, choćby w Skandynawii. Wiemy, że w Szwecji są bardzo cenione i bardzo no, dużo lepiej, oczywiście, opłacone niż w Polsce, i to, to powinien być pewien wyznacznik i, i pewne, pewien cel, to znaczy przede wszystkim zatrzymanie tego drenażu właśnie. Eksperci Narodowej Rady Rozwoju, bo tam jest taka sekcja zajmująca się ochroną zdrowia, będą pracować? My pracują i będą pracować i mam nadzieję, że także ich pomysły zostaną jakoś tam uwzględnione w tym, co zaproponuje wkrótce rząd. A wracając jeszcze do udziału rządu w rozwiązywaniu protestu, czy prezydent uważa, że premier Beata Szydło słusznie zrobiła? Powstrzymując się od spotkania z pielęgniarkami, nie zapraszając ich do siebie albo nie wybierając się do centrum zdrowia dziecka, bo wielu komentatorów i opozycji ma jej to za złe. Pani redaktor, głównym. Rozgrywający, jeśli mogę tak powiedzieć, w tej sytuacji, w tym konflikcie był pan minister Konstanty Radziwił jako minister zdrowia, jako osoba, której de facto bezpośrednio podlega Centrum Zdrowia Dziecka. Więc on się w ten spór zaangażował jako mediator. Znaczy formalnie był rozgrywającym, bo realnie przez jakiś czas był niewidoczny. No to już jest pytanie do, do pana ministra. Czy nie zareagował zbyt... Zbyt późno na to, co się działo w Centrum Zdrowia Dziecka, ale powtórzę raz jeszcze, najważniejszy jest efekt, najważniejsze jest to, że ten spór udało się w końcu zakończyć. A jeszcze jedno pytanie o ten udział w, w Radzie Dialogu Społecznego. Prezydent y, y, spontanicznie wziął w udział, czy został zaproszony? Bo to nie jest standard, prawda, że prezydent uczestniczy. W Radzie Dialogu Społecznego. I spontanicznie, i został zaproszony. Uznał, że, że to jest akurat w tym momencie, na tym etapie, to posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, właśnie poświęcone zagadnieniom związanym z problemami w służbie zdrowia, z udziałem, przypomnijmy, właśnie ministra Konstantego Radziwiła. Było na, ty, na tyle ważnym wydarzeniem, na tyle ważnym spotkaniem, że uznał, że warto w nim uczestniczyć. Teraz o innym proteście, który, jak to się mówi, jest rozwojowy. Celnicy protestują przeciw włączeniu ich służby do Krajowej Administracji Skarbowej. Ich zdaniem taka zmiana nie poprawi skuteczności walki z szaną strefą. No i wczoraj celnicy uzyskali zapewnienie, że Andrzej Duda, pan prezydent, ma włączyć się w dialog na szczeblu ministrów dotyczący powołania tejże służby. Co to znaczy takie włączenie się w ten dialog na szczeblu ministrów? Czy, czy jest po stronie. Związku? Nie, nie, jest, nie jest ani po stronie związków, ani po stronie tych, którzy chcą dokonywać tych, tych zmian. Mówienie o tym, że pan prezydent włączy się w dialog, zaangażuje się w rozmowy w tej czy innej sprawie, nie musi oznaczać oczywiście, że sam prezydent osobiście będzie w tych rozmowach uczestniczył. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że kancelaria prezydenta w osobie tego czy innego ministra, czy w osobie tego czy innego doradcy właśnie w tego typu rozmowach uczestniczy, więc to nie jest tak, że jeżeli pan prezydent osobiście w jakiejś... W jakiś dialog się nie angażuje, to nie oznacza, że w nim nie uczestniczy. Rozumiem, ale chodzi mi o zdanie pana prezydenta, czy też zdanie kancelarii? Mówi pan, że nie jest ani po jednej, ani po drugiej stronie. Czyli na czym polega takie e, zaangażowanie? Mówi... Redaktor, czy to jest świeży, czy, czy to jest świeży konflikt, wnosi swój wkład taka osoba, czy też po prostu jest obserwatorem i przekazuje protestującym? Pamiętajmy, że prerogatywy prezydenta określa konstytucja. Pan prezydent nie jest osobą, która decyduje bezpośrednio o tym, w, której, w jakiej strukturze mają się znaleźć celnicy, prawda? To jest, to jest sprawa rządu, to jest sprawa ministra odpowiedzialnego za, e, za, za służby celne. E, powtórzę raz jeszcze, jeżeli dojdzie do zaostrzenia tego konfliktu, zaostrzenia tego sporu, jeżeli będzie potrzeba włączenia się <laughs> kancelarii prezydenta w takiej czy innej formie do rozwiązania tego konfliktu, to oczywiście kancelaria, tak jak w przypadku każdego innego sporu, jest gotowa się do takiego dialogu włączyć. Ja zrozumiałam, że nie, jak się protest zaostrzy, tylko jeszcze w tym tygodniu. W tym tygodniu pan prezydent odbywa bardzo ważną wizytę w Danii, więc nie. No tak, nie ale pan sądzę, powiedział, żeby... że nie musi osobiście się no, Nie musi osobiście, ale, ale to jest tak, że pan prezydent podejmuje decyzje dotyczące włączenia się kancelarii w, w ten czy inny dialog. A jeśli chodzi o spór wokół trybunału, czy prezydent nakreślił sobie jakiś taki moment graniczny, po którym włączy się w rozwiązanie, weźmie sprawy w swoje ręce. Nie ma takiego momentu granicznego, bardzo precyzyjnie zdefiniowanego. Pan prezydent cały czas czeka na efekty prac w Parlamencie. Dzisiaj będzie pierwsze czytanie, jeśli. Pamiętam trzech, trzech projektów. projektów, tak obywatelskiego, projektu Prawa i Sprawiedliwości oraz projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Widać wyraźnie, że te prace trwają, że jakoś się posuwają do przodu. No właśnie, choć, jakoś choć mozolnie, to jest dobre słowo. Mozolnie, bo atmosfera jest nerwowa, jak pan pewnie. Atmosfera jest wie. nerwowa od wielu miesięcy, ale y, mogę tylko powtórzyć ale to, wokół co. ale tego mówię, dzisiejszego od kilku, dnia czyli... od dłuższego czasu, że, że piłka jest po stronie. Opozycji. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe do pewnych ustępstw, co widać choćby w tych projektach, które się właśnie pojawiają na stole. Jest gotowe do rozmów. A część De opozycji facto... tego nie widzi? Uważa że Dobrze, chod... dobrze no, że Pani, pani użyła sformułowania część opozycji, dlatego że widać wyraźnie, że Polska ja, jest ale że polskie stronnictwo ludowe jest gotowe do rozmów, KUKI z 15 także. Natomiast dwie partie Nowoczesnej Platforma najwyraźniej korzystają z tego konfliktu, wykorzystują ten konflikt jako paliwo polityczne dla własnych celów, co mnie trochę martwi. To ja teraz dokończę, mhm. że te partie uważają, że chodzi o. Kompromis taki, że rację ma Prawo i Sprawiedliwość oraz zespół ekspertów, a nie myśl z projektów opozycji. Tak, ale Nowoczesna i, i Platforma w osobie Ryszarda Petru i Grzegorza Schetyny uważają, że kompromis powinien być wyłącznie na ich warunkach. Kiedy spojrzymy, przyjrzymy się i wysłuchamy... Tej retoryki, której obaj liderzy używają od wielu miesięcy, to, to jest jedyny tak naprawdę wniosek. Nie są gotowi do żadnych ustępstw, nie są gotowi do rozmów na temat ewentualnego kompromisu. I to jest naj, najbardziej zasmucające w, w tym wszystkim, że w momencie, kiedy, kiedy widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość chce. Jakiejś formy kompromisu, napotyka na ścianę, napotyka na milczenie, napotyka na, na taki, jak mówił Grzegorz na totalny sprzeciw. Panie dyrektorze, czyli jeśli zostanie ustalona, uchwalona ta ustawa, no może być, zostać uchwalona, no bo Prawo i Sprawiedliwość ma większość, ale ciągle będzie wokół tej sprawy burza, to prezydent wyłączy się, czy ja się mam, nie ja, ja mam nadzieję, że nie będzie to wyłącznie projekt jednej partii, monopartyjny, Prawa i Sprawiedliwości, że będzie to projekt, który będzie łączył różne elementy, także elementy tego kompromisu, który proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe, jeżeli ten kompromis zostanie zawarty, jeżeli zyska poparcie większości partii w, w Parlamencie, to pan prezydent oczywiście takiemu rozwiązaniu przyklaśnie i, i uzna, że, że został zrobiony jakiś postęp. Czy strony tak zwanego dramatu, czyli Frankowicze i Bankowcy już się wypowiedzieli na temat najnowszych propozycji ekspertów w sprawie ich problemów. Wypowiedzą się dzisiaj, odbędzie się debata, zacznie się o 12.30 z udziałem właśnie wszystkich tak naprawdę zainteresowanych stron, czyli środowisk frankowiczów, bankowców, będą przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów. Duża, poważna debata w formule m, takiego ostatniego wysłuchania stron. Został zostały zaprezentowane konkluzje, sugestie zespołu ekspertów, który pracował przy kancelarii prezydenta. Powstanie projekt, mam nadzieję, że już wkrótce projekt, który ostatecznie trafi do... Do Sejmu, a dzisiaj będzie, no, będzie no właśnie, właśnie ale... okazja, żeby, żeby jeszcze nad tymi propozycjami e, popracować, podebatować. Rozumiem, że po debacie. Debata do... pod auspicjami Kancelarii Prezydenta. Rozumiem, że po tej debacie, pod auspicjami Kancelarii powstanie projekt, który trafi no, Nie bezpośrednio po debacie oczywiście, nie dzisiaj jeszcze, ale ta debata <grych> będzie takim tak naprawdę ostatnim etapem prac nad tym projektem. I jakie są szanse, żeby wszedł ten projekt do, do końca czerwca? Bo tak ja Mówiłem był... kilka dni temu, że mam nadzieję, że, że do końca czerwca ten projekt trafi do Sejmu, ale w tej chwili trudno naprawdę mówić o konkretnych datach. Czyli może być później. Trudno mówić o konkretnych datach. W propozycji są y, do wyboru cztery warianty tak zwanego sprawiedliwego y, kursu. Dlaczego aż cztery? Bo, bo dlatego, sytuacje że, są różne? Dlatego, że y, taką, y, taką zasadniczą przesłanką. Y, Konkluzji tego zespołu ekspertów jest właśnie to, że, że daje się możliwość różnych wariantów, różnych opcji zarówno bankom, jak i frankowiczom. To jest główne założenie. Jest dobrowolność. Frankowicze, każdy to, kredy z kredytobiorca z tak, tak jest, każdy kredytobiorca będzie mógł uzgodnić warunki swojej, nazwijmy to w cudzysłowie, ugody z bankiem właśnie na indywidualnych zasadach. Każdy będzie miał rok nie. Oczywiście, jeżeli te propozycje zostaną, znajdą się ostatecznie w projekcie ustawy. E, mówimy na razie o, o sugestiach. Każdy kredytobiorca będzie miał rok na zastanowienie się, który wariant wybrać, e, e, negocjacje z bankiem. E, banki z kolei będą miały obowiązek bardzo ścisłego poinformowania i szczegółowego poinformowania każdego kredytobiorcy, właśnie o różnych opcjach, które, które tenże kredytobiorca będzie miał Prezydent... do wyboru. Andrzej Duda przy okazji Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaapelował o wstrzemięźliwość słowną i spokój przed lipcem, czyli przed szczytem NATO, czy słowa rebelia, zwarcie, rewolucja mieszczą się w normie czy są poza normą? Myślę, że jeszcze mieszczą się w normie. Chodzi o to, żeby pokazać pewną jedność na tym właśnie odcinku w tym obszarze bezpieczeństwa polityki zagranicznej. Ja by, m, uważałem zawsze i nie zmieniam zdania, że y, kiedy, kiedy mówimy o, o, mówiliśmy przez wiele lat o pewnym konsensusie w sprawach polityki zagranicznej, nie oznacza to oczywiście całkowitej jednomyślności. Nie oznacza to, że wszystkie partie mają się zgadzać co do tego, jakie powinny być nasze relacje z Berlinem, jak powinniśmy się zachowywać w stosunkach z Moskwą i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jesteśmy tak? akurat w przededniu de można poharcować, tak? Proszę mi pozwolić dokończyć. Jesteśmy w przededniu podjęcia przez NATO, przez państwa członkowskie sojuszu, bardzo ważnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa, nie tylko Polski, nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale także przyszłości NATO. I myślę, że w tym wypadku ten apel ma sens. I cieszę się także, że, 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 że w przeciwieństwie do rozmowy, do, do debaty na temat Trybunału Konstytucyjnego, akurat tutaj większość liderów partii politycznych to doskonale, doskonale rozumie i mam nadzieję, że będzie wspierać także i pana prezydenta, i także i, i rząd ministra Waszykowskiego, ministra Macierewicza w tych staraniach. I jeszcze jedno, czy wiadomo coś więcej na temat spotkania prezydentów Dudy Obamy przed szczytem na... Wiadomo tyle, że odbędzie się dwustronne spotkanie. Prezydent Obama przyjeżdża na ten szczyt, na ten szczyt wbrew z złowieszczym przewidywaniom różnych polityków, którzy którzy twierdzili, że z uwagi na sytuację wewnętrzną w Polsce prezydent się nie wybierze na szczyt albo się nie spotka z prezydentem Dudą. Otóż wybiera się na szczyt, otóż spotka się z panem prezydentem. Będzie rozmowa dotycząca oczywiście głównie kwestii bezpieczeństwa, przyszłości NATO, ale być może także stosunków dwustronnych polsko-amerykańskich. Być może. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dyrektor Marek Magierowski, Kancelaria Prezydenta, Rzecznik Głowy Państwa Beata